Mamy przyjemność rozmawiać z panem profesorem Jackiem Żakiem. Pan profesor jest kierownikiem Zakładu Logistyki oraz przewodniczącym komitetu organizacyjnego, jak i również był pan stypendystą Fulbrighta. Czy mógłby pan nam trochę przybliżyć, czym jest stypendium Fulbrighta? Stypendium Fulbrighta jest szczególną formą współpracy pomiędzy naukowcami, profesjonalistami, studentami i badaczami amerykańskimi, jak i ich odpowiednikami w bardzo różnych krajach, w tym również w Polsce. Zostało ono założone, sformowane przez Jamesa Williama Fulbrighta, amerykańskiego polityka, senatora, również nauczyciela akademickiego, który w 1946 roku zaproponował szczególny program wymiany rządowej pomiędzy Amerykanami i resztą świata. Dzięki temu stypendium ludzie z całego świata podróżują do Stanów Zjednoczonych, realizują tam swoje programy badawcze, studiują i podobnie Amerykanie przyjeżdżają do różnych krajów, promując swoją kulturę i realizując swoje programy badawcze. Panie profesorze, czy mógłby pan przybliżyć nam albo opowiedzieć o swoich doświadczeniach związanych z pobytem na stypendium Fulbrighta? Tak, oczywiście, zrobię to z przyjemnością. Były to fascynujące wyjazdy. Każdy z nich był rocznym pobytem w Stanach Zjednoczonych. Po raz pierwszy wyjeżdżałem do Ameryki w 1995 roku i spędziłem rok na fantastycznym kampusie Uniwersytetu Harvarda, gdzie miałem okazję rzeczywiście obcować z wiedzą i badaniami na najwyższym światowym poziomie. Moim opiekunem był wówczas doskonały profesor w zakresie zarządzania i marketingu, pan profesor Benson Shapiro, a infrastruktura uniwersytetu dla osoby, która przyjeżdżała z kraju zza żelaznej kurtyny, była po prostu niezwykła. Drugi mój pobyt był pobytem z kolei na zachodnim wybrzeżu, w słonecznej Kalifornii, w przepięknym obszarze Bay Area, czyli w okolicach San Francisco, gdzie miałem okazję prowadzić swoje badania i obcować ze społecznością akademicką Uniwersytetu Kalifornijskiego w Berkeley. Tego samego, na którym przez wiele lat wykładał polski noblista Czesław Miłosz. Można tylko wspomnieć, że w czasie, kiedy tam byłem, statystyki wykazywały, iż na Uniwersytecie Berkeley w ciągu całej historii trwania tej uczelni wykładało w sumie 18 noblistów. To niezwykły wynik jak na... Tak, to niezwykły wynik jak na w ogóle uczelnia na świecie. No i oczywiście też miałem doskonałego gospodarza. Moim opiekunem był pan profesor Carlos Daganzo, jeden z największych autorytetów na świecie w dziedzinie transportu i logistyki. Te kontakty pozwoliły mi rozwinąć swoją wiedzę, kompetencje, nawiązać szereg kontaktów wieloletnich. Umożliwiły mi realizację wielu projektów badawczych, występowanie na wielu uczelniach, no i bardzo intensywne podróżowanie po całym świecie. 20-21 listopada odbywają się Dni Fulbrighta w Poznaniu, na naszej Politechnice oraz na Uniwersytecie Adama Mickiewicza. Jakby pan mógł troszeczkę przybliżyć studentom program, tak, że tak powiem, w pigułce. Program Dni Fulbrighta w Poznaniu to dwudniowa konferencja. Jeden dzień będziemy spędzać na Politechnice Poznańskiej, drugi będziemy spędzać na Uniwersytecie Adama Mickiewicza. Programy są generalnie skoncentrowane wokół idei Independence and Innovation, Our Road to Development, czyli niezależność i innowacja, naszą drogą do rozwoju. Będziemy zatem celebrować 25-lecie pierwszych demokratycznych wyborów w Polsce, ale jednocześnie mówić o Poznaniu jako o centrum innowacji. W ciągu tych dni chcemy przekazać studentom wiedzę na temat
innego sposobu kształcenia, innego sposobu wykładania, również nowoczesnego sposobu prowadzenia badań. Będziemy chcieli mówić o ideach innowacyjnego wdrażania różnych programów badawczych. Będziemy chcieli w ogóle mówić o innowacji i transferze wiedzy i technologii do świata praktyki, ale także będziemy nawiązywali do niezależności myślenia, niezależności prowadzenia badań, nieskrępowanego wyrażania poglądów. W czasie tej konferencji będą również bardzo ciekawe warsztaty dla studentów, w tym warsztaty z autoprezentacji, profesjonalnej prezentacji, warsztaty w zakresie publikowania na wysokim poziomie, czyli umiejętności, rozwijania umiejętności tworzenia publikacji na przykład na liście filadelfijskiej, a także warsztaty z zakresu aplikowania do uczelni amerykańskiej, tworzenia dobrych aplikacji, tworzenia dobrego listu referencyjnego, tworzenia dobrego CV. To w tak kilku słowach, jakby zachęcił profesor studentów do wzięcia udziału w tym wydarzeniu? Dlaczego warto się angażować? No, przede wszystkim myślę, że jest to bardzo konkretne doświadczenie, bardzo konkretna szansa zdobycia określonej wiedzy, uzyskania doskonałych certyfikatów o charakterze międzynarodowym, czyli certyfikatów sygnowanych przez Komisję Fulbrighta. Pozwoli to studentom również na zapoznanie się z bardzo ciekawymi ludźmi, Polakami, którzy byli na stypendiach Fulbrighta, jak i Amerykanami, którzy aktualnie swoje programy Fulbrighta realizują. A więc jest to świetna okazja do networkingu, do nawiązywania kontaktów, również do ćwiczenia języka angielskiego. No a poza tym wspaniałe wydarzenie o charakterze towarzysko-społecznym, no do którego oczywiście bardzo serdecznie zachęcam. To gdzie można w takim razie znaleźć informacje? Wszystkie informacje znajdziecie Państwo na stronach Komisji Fulbrighta. Szeroko promujemy to wydarzenie. Są linki na stronach również Politechniki Poznańskiej Uniwersytetu Adama Mickiewicza, ale przede wszystkim należy wypełnić formularz rejestracyjny na stronach Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta. No i po tym procesie już tylko Przyjść na wydarzenie, spotkamy się tam wszyscy razem. Dziękujemy ślicznie. Dziękuję Państwu bardzo.